Siemaneczko, z tej strony Ogram, to były ostatnio ETB u mnie na kanale, teraz mamy trójpaczki. Trójpaczki bardzo lubię, są fajne karty promocyjne, więc sobie to otwórzmy. A oczywiście takie przedmioty znajdziecie na stronie pokelof.pl, gdzie bardzo serdecznie zapraszam na tą stronę. Wpisując przy zamówieniu kod OGRAMTO, dostajecie 5% rabatu na całość zamówienia. Nie przedłużajmy, bierzmy się za otwieranie. A więc, jeżeli chodzi o trójpaki, no to sami widzicie, będzie to krótki odcineczek, 6 boosterków łącznie. Otwórzmy sobie te trójpaczki. Tutaj mamy Setitana z pierwszego trójpaku. Kodzik oczywiście zgarniajcie. I drugi trójpak. I w drugim trójpaczku Artibugs, ładny arcik. No i kodzik, proszę bardzo. Więc włóżmy sobie te karty promocyjne do koszuleczek, żeby się nie poniszczyły. Karty promocyjne są to karty, których nie zdobędziemy w boosterkach ani nic w tym stylu. Musimy kupić właśnie specjalne takie rzeczy, żeby te karty promki sobie zdobyć. Więc jestem jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o koszuleczki, to karty promki włożone. Trzy paki były u Artibugsa, trzy paki były u Setitana. Zobaczymy, który z tych Pokemonów okaże się tym trafniejszym. Co bym chciał dropnąć? Szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo wszystko już mam chyba z tego paradoksu. Bardzo chciałem dwa Iron Handsy posiadam do deku z Miraidonem. Także można powiedzieć, że jestem gotowy już do turnieju, do Regionalsów w Gdańsku. Proszę bardzo, kodzik. W niedzielę będę w X-Joyu w Warszawie na Kapie. Tam sobie przetestuję właśnie ten deck, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Przede wszystkim rozegram się troszeczkę z karcianką taką praktyczną, prawda? Złapię może troszeczkę lekkich zwyczajów. Zobaczymy też, które miejsce zajmiemy. No i może ewentualnie nagram sobie jakiś taki odcineczek, w sensie z tego jak wyjeżdżam sobie tam, jak to wygląda i tym podobne. Nie przedłużajmy, lecimy. Dotler, Toxel, Lipard, Wimpod, Unseen Booster Energy Capsule, Orfworm, Profesor Turo Scenario, Onix, Crobat i Zekrom. Więc niestety u Setitana bez dropu. Zobaczymy, co Artibugs przyniesie. Mam nadzieję, że Artibugs będzie tym wygranym tych trójpaków. Bardziej go chyba lubię, po prostu tą jaszczurkę lodową. Ale zobaczmy, nie mówmy hop, póki nie podskoczymy. Nikit, Gligar, Blipbug, Fuecoco, Snorlax Doll, Tinkatun, Tatsugiri, Technoradar, pierwszy reverse, Gabite i Tapu Koko EX full artowy. Fajny, mam zwykłego Tapu Koko, mam full arta tego Tapu Koko, brakuje mi jeszcze z Tapu Koko tego Illustration Rare pięknego. Jest naprawdę bardzo fajny, no ale rzadka karta, tak? Bardzo rzadka karta, ale czy szczególnie mi jakoś zależy na tej karcie? Chyba nie. Chyba wolałbym po prostu w tych boosterkach trafić, tak sobie teraz myślę, wolałbym chyba trafić jakiegoś Roaring Moona Illustration Rare albo ewentualnie Iron Valianta. Te karty mi się bardziej podobają. Iron Hands Illustration Rare? No niestety, jakoś tak do mnie nie przemawia. Nie jest ładny. Nie podoba mi się zbytnio. A tutaj mamy Aipom, Galvantula, Mantyke, Vansage, Snorlax Doll, Tinkatun, Tatsugiri, Tinkatun jest pierwszym reversem, Wishmur drugi reverse i Altaria EX! Fajnie! Naprawdę bardzo fajny dropik. W sumie tak teraz myślę, że Altaria też ma fajnego arta. Illustration Rare, więc powiem wam, że mogłoby się to podobać, no nie? Altarię sobie włożymy do koszuleczki. No ale to tutaj Tapu Koko jednak jest lepszym trafem niż Altaria EX-owa, więc Artibugs jest na prowadzeniu. Patrzymy dalej. Kodzik, proszę bardzo. I patrzymy, co się znajduje w środku. Gligar, Blipbug, Fuecoco, piękny ten art tego Fuecoco jest, Honedge, Dondozo, Tulip, Veluza, Ferocity jest pierwszym reversem, Parasol Lady drugi reverse i Golisopot jest holograficzną kartą, więc tutaj bez dropu. Jeżeli chodzi o trójpaki, ci co już dłużej są u mnie na kanale wiedzą, że trójpaki mi praktycznie nic nie dropią, więc te trójpaki są naprawdę szczęśliwe, bo już mamy dwa dropy, ale
przełamujemy po prostu tę barierę tego niefarta, prawda? Więc lećmy z tym, bo coś czuję, że jeszcze jeden traf będzie w tych dwóch boosterkach i Titan pokaże tutaj tym razem. Mantyke, Pansage, Minun, Snorancik, Erfen Wezel jest strasznie grywalnym itemkiem, Medical Energy, Steenie, Swablu, Reverse Holo będzie pod altarię, Oricorio i Frostlass EX, tak jest. Mówiłem, że coś dropnie? Mówiłem, miałem rację. A teraz Artibax też musi coś pokazać. Jak coś pokaże Artibax, to już jestem w ogóle przeszczęśliwy, bo na 6 boosterków już mamy 3 dropy, więc to jest naprawdę bardzo fajny wynik. Połóżmy sobie w ten sposób może te dropy. I patrzmy, ostatni boosterek, Last Pack Magic z Paradox Rift, okazuje się u mnie bardzo, bardzo fajny. Więc i tutaj mam nadzieję, że coś będzie. Może zamkniętymi oczami będę otwierał tego boosterka. Dobra, Dwebel, Horsey, Joltik z pięknym artem, takim arbozowym, chciałem powiedzieć. Obrazowym. Okej, okay. Laudret Jaskinowiec, Steenie, Simipur, Zebstrajka, naładowana wściekła jak nie wiem co, Gliscor, Karkadet i Pinglu. No niestety. Last Pack Magic nie okazał się być Last Pack Magiciem, ale kurczę, na 6 boosterków 3 ładne dropy, więc jeżeli podobał wam się odcinek, oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również komentarz, no i dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. Trzymajcie się, siema!